Witam Was. Mamy tu Longina czarnego, omeszkę ładną z 1974 roku, a ja właśnie jestem podczas procesu dopasowywania paska ze skóry krokodyla do tej właśnie Omegi kaliber 1030. No i może to komicznie wygląda, bo jestem tak bardzo na luzie ubrany, ale nie jestem w żadnej pracowni zegarmistrzowskiej, ale nie muszę mieć pracowni, żeby tu pozmienić pas tego oczywiście, tak? Mogę sąsiad pokazać paski, jakie masz. No, naturalnie, naturalnie. Zobaczcie. Bardzo dużo pasków do koloru, do wyboru. I Aha, no. sportowe, i No mega nie lubimy tego. eleganckie. Co mam powiedzieć, że nie lubimy? Piękny czerwony pasek ze złotą klamerką. O, Zobaczcie. proszę bardzo. I już doszliśmy do zdjęcia tu klamerki. O, teleskop wyciągamy i dobieramy właśnie żółtą Klamerkę klamerkę. do naszej Omegi. Omegi. Bardzo rzadki mechanizm, bo tu jest naprawdę taki szwajcarski majstersztyk od brandu, jakim jest manufaktura Omegi, ponieważ nakręcając tą oto właśnie Omegę, możemy doprowadzić do rezerwy chodu długość jej około 36, a nawet 48 godzin. Tak więc jak o naciągu manualnym werg jest to naprawdę fenomen. No i dalej tu muszę działać, dopasuję, musimy dopasować, ale to nie pasuje, nie pasuje. Może by pasowało. I nawet by to fajnie grało. Dobrze, nasi Nawet może drodzy. by to fajnie grało. Nie wiem, czy taka może być. Mi się wydaje, że tak. Może być? Może być. Dobrze, nasi drodzy, to my na dzisiaj kończymy film. Znaczy, możesz nagrywać dalej, nie? Tylko, Bo że my tu muszę tutaj działamy. popracować. Tak, widzicie, trochę tych części mam do tych Nie chcę zegarków. tutaj mojego znajomego stresować Nie, nie niczym. stresujesz mnie, tylko po prostu muszę tu się skupić na tym, żeby to wszystko grało, tak? Muszę tu dobrze dopasować Też se popatrzę. zamykanie, o. Także na dzień dzisiejszy kończymy film. Było nam bardzo miło. Do nas. Oczywiście do następnego i mam nadzieję, że jeżeli w ogóle kiedykolwiek ten film trafi do sieci, mamy dzisiaj dokładnie 20 lipca, a już mam w planach 20. Sprawdzę u siebie na telefonie oczywiście datę. W kalendarz wchodząc tutaj, jeżeli kiedykolwiek trafi ten film do sieci, to od razu mówię na przyszłość. Mamy dzisiaj 20 lipca, a 29 sierpnia myślę zorganizować w Kaliszu spotkanie właśnie miłośników Vintage Lovers i mam nadzieję, że przyłatwię na ten czas też autobusy Jelcz w kabriolecie. Będę zaproszony. I też będziesz zaproszony oczywiście i będzie też sam. Wszystko będzie to w sobotę się odbywać od godziny 11:30 do 15:00. I oczywiście będzie przejażdżka, będzie spotkanie zegarkowe i pójdziemy też do lokalu coś zjeść i oczywiście będą zegarki. Bardzo Was teraz już serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego, wszystkiego miłego. Pozdrawiam, Łukasz Tobias. Bardzo było mi miło kolejny raz Was widzieć. Do następnego. Do Cześć, następnego, szanowanie. trzymajcie się, hej, a ja muszę tu działać, pracować.